Mam nadzieję, że kobiety cały czas mają parasolki w ręku. Ja mam nadzieję, że kobiety cały czas zdają sobie sprawę, że ciągle ten rząd z przyczyn czysto ideologicznych czeka na ich prawa. Że tak naprawdę plasterek po plasterku chce zrobić z Polski państwo wyznaniowe. W tej chwili jest Komisja Zdrowia, dzisiaj jest Komisja Zdrowia i na tej Komisji Zdrowia będzie dyskusja o tabletce dzień po. To jest kolejna sprawa, w której rząd z przyczyn czysto ideologicznych chce ograniczyć prawa kobiet. To, że w tej chwili nie mamy finansowania programu in vitro, ale mamy jednocześnie finansowanie na promocję kalendarzyka małżeńskiego. To jest kolejny przykład, gdzie ideologia wchodzi do życia wszystkich rodzin i zamiast decydować medycyna, decyduje czyjś światopogląd. Nie powinniśmy się godzić na wprowadzanie krok po kroku państwa wyznaniowego. Tylnymi drzwiami PiS próbuje nam wprowadzić ideologię do każdego zakątka naszego życia. To jest coś, co powinniśmy powiedzieć stanowcze, czemu powinniśmy powiedzieć stanowcze nie. Czy bazując na obecnym prawie antyaborcyjnym jest możliwe, aby te aborcje eugeniczne zablokować? Czyli blokujemy aborcje eugeniczne, tak jak prezes mówi, na płaszczyźnie prawa te zmiany mają się dokonać, ale bez zmiany tej ustawy. Znaczy tam jest o ciężkim uszkodzeniu płodu, o chorobach genetycznych i o ciężkim uszkodzeniu płodu. Być może można na przykład to interpretować w odpowiedni sposób, czyli wprowadzić do rozporządzeń związanych z funkcjonowaniem, nie wiem, NFZ-u, z funkcjonowaniem służby zdrowia, ograniczenia dotyczące tego, co będziemy interpretować jako to ciężkie uszkodzenia płodu i choroby genetyczne. Natomiast oczywiście to jest to, co mówię, to jest wprowadzanie tylnymi drzwiami państwa wyznaniowego, to jest wprowadzanie tylnymi drzwiami ideologii i spraw światopoglądowych do medycyny. Czyli możliwe jest ograniczenie aborcji bez zmiany ustawy? Mam nadzieję, że nie. To by się mogli powiedzieć lekarze. Mam nadzieję, że też lekarze dadzą odpór. Ale jak wiemy, PiS jest w stanie zmienić konstytucję, nie zmieniając konstytucji, łamiąc ją po prostu. W związku z tym innych działań, które są złamaniem prawa albo obejściem prawa, ze strony PiS-u też można się spodziewać.